Janina Halagarda. Osa. Czyta Bogdan Dmowski. Pewna osa ze Szczawnicy szuka męża w okolicy. Piękna, smukła, w talii cienka. Zdobi ją w paski sukienka. Wyruszyła raz na łąkę i spotkała tam biedronkę, dwa motyle, pszczoły, żuka, żabkę i pasi konika. Spojrzała na nich ukosem, skrzywiła spiczastym nosem, ucięła krótką ripostę, kąsała żądłem swym ostrym. Potem żądliła biedronce, że już niemodne jej kropki. Śmiała się z pszczółek i żabek, kłuła swym jadem stokrotki. — Co robisz? Pytał ją żuczek. Ja manier ciebie nauczę. Do moich spraw się nie wtrącaj, chłodem rzuciła z przekąsem. W Szczawnicy plotka. Są głosy na temat kąśliwej osy. Więc pozostała syngielką i niezależną modelką.